podczas gdy jedne ugrupowania powstają, skupiając niedawnych przeciwników, inne rodzą się przez podział. Na czerwcowym kongresie Porozumienia Centrum zabrakło części jego niedawnych czołowych działaczy, którzy najpierw utworzyli własną frakcję, a następnie wyszli z partii. Jest wśród nich m.in. były premier Jan Olszewski, którego kandydaturę na to stanowisko zgłaszało właśnie Porozumienie Centrum.